Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po 3 dniach zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, pić będziecie. I chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Czytając dzisiejszą dobrą nowinę, mam nieodparte wrażenie, że apostołowie zupełnie nie rozumią tego, o czym do nich mówi Jezus. Jak gdyby mówiono o dwóch różnych rzeczywistościach. Jezus zapowiada swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. A po tych słowach przyspiesza kroku, jak gdyby pragnął, aby te wydarzenia zrealizowały się jak najszybciej. Idzie do Jerozolimy, a Jego uczniowie sądzą, że właśnie po to, aby wywołać powstanie, ogłosić społeczny bunt przeciwko rzymskiemu okupantowi i obalić władzę okupanta. Jan i Jakub liczą na ciepłe posady w rządzie Jezusa. Kiedy Jan stanie na Golgocie w Wielki Piątek, zrozumie, jak bardzo się pomylił. Pragnął miejsca po Chrystusowej prawicy, a teraz widzi, że zajmuje go ukrzyżowany z Chrystusem łotr. Spodziewał się złotego tronu, a widzi krzyż hańby. Pragnął życia szczęśliwego i obfitującego, a widzi odartego z ludzkiej godności skazańca. Jednak pełne zrozumienie tego, o co synowie Zebedeusza prosili Jezusa, przyjdzie w chwili, kiedy sami będą przykładać do ust kielich swojej męki, kiedy będą przelewali własną krew za Jezusa. Bo do chwały wchodzi się przez ciasną bramę hańby i umierania. Muszę dziś przewartościować swoje potrzeby i oczekiwania wobec życia i wobec Boga. Nie są ważne moje plany, ponieważ Bóg ma wobec mnie o wiele lepsze plany. Jan i Jakub spodziewali się królestwa tu na ziemi, ale ostatecznie osiągnęli Królestwo Boże w niebie, zasiadając po prawej i lewej stronie samego Boga. Takiego zaszczytu się nie spodziewali. Niczego Bogu nie narzucajmy, ale bądźmy otwarci na Jego plan wobec nas.